No nie uciekniemy od jednego tematu, który mm -hmm. też jednak też, no, musi, jedno, niektóre słowa muszą wybrzmieć. ale i zacznę takie z dowód odpowiedzenia tego, co, 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 co jest w moim sercu. I po prostu e, ja poczułem ogromny smutek Małgosiu, kiedy zobaczyłem informację, że już cię nie będzie w Dzień Dobry TVN, bo naprawdę uważam, że byłaś tam absolutnie świetna. Czuję żal za czymś, co utraciłam, na co nie miałam żadnego wpływu. Mm -hmm. A no? mówisz też o gronie prowadzących Dzień Dobry TVN, o innych też, prowadzących, tak. nie wszyscy się odezwali. Nie. Czy oglądałaś Warszawiankę? Czy oglądam Warszawiankę? Mhm. Nie. nie. Jeszcze nie włączyłaś sobie? Nie. A wiesz dlaczego pytam? Wiem. Mhm. Dlatego, że reżyserem tego jest Jacek Borcu. Mhm. Z byłam przez wiele lat. A masz poczucie, że przez te ostatnie 4 lata trochę straciłaś siebie jako tego psychologa? Poznałem ją 5 lat temu i od razu przy pierwszym spotkaniu poczułem jej energię i bardzo się cieszę, że przez to 5 lat nabraliśmy bardzo fajnej relacji. Dlatego moje serce jest pełne radości, że dzisiaj moim gościem jest Małgosia Ona Małgosiu, bardzo cię witam i dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. No to ja odpowiem, że właściwie to jest jedyne zaproszenie, które przyjęłam. Mhm. Też dlatego, że pamiętam ciebie i pamiętam nasze spotkania wieczorne w Big Brotherze. Mhm. <laughs> I też szanuję ścieżkę, którą idziesz i to, co robisz. Dziękuję bardzo i tak naprawdę właśnie od e, tych moich początków w mediach trochę to tak chciałem zacząć, od dziwo, ale nie wiem, czy pamiętasz pierwsze nasze spotkanie. To, to nie było w Big Brother, no co? To było na konferencji e, Onetu i e, promowałaś wtedy swój program i od razu za pierwszym razem powiedziałam, Jezu, jako ona jest po prostu cool babką. I tak naprawdę Dziękuję. potem widywaliśmy się przy różnych okazjach i to się nie zmieniło, Gosia. Także muszę ci powiedzieć, to takie w ogóle pierwsze pytanie jest takie, czy, czy to jest część komentarzy, którą ty słyszysz na ulicy? Jakich? Odnośnie siebie, że ty po prostu jesteś bardzo ciepłą, fajną osobą. Wiesz co? Dziękuję. <noise> Dziękuję Ci bardzo. Najczęściej słyszę jedną rzecz, która się powtarza, czyli że mm, jesteś bardzo prawdziwa, albo jesteś taka moja, jesteś mhm. taka nasza, e, że taka blisko drugiego człowieka. To bardzo często słyszę. E, a potem też pojawiają się to, że, że, tam, że ciepła, że e, empatyczna. No ale to tak w jakimś sensie, wiesz, ja to mam trochę w DNA, no bo ja jednak przychodzę ze świata y, psychologii, którą umiłowałam i tam taka, wiesz, taka kompetencja takiego dawania ludziom poczucia, że nie wiem, że ich rozumiem, że z nimi współczuję, współodczuwam, no jest super ważne, nie? Mhm. Więc cieszę się, że tego nie zatraciłam i że to też przebijało przez ekran, ale chyba najbardziej naprawdę, tak jak czasem rozmawialiśmy z osobami, które ze mną pracują, i zastanawiałam się, na czym budować, nie? Jakby co jest taką moją taką kompetencją, czy taką właściwością, która może mnie wyróżnić spośród wielu ludzi, którzy tam wiesz, przemazali się przez ekran. No to chyba właśnie była ta autentyczność, taka prawdziwość, taka, wiesz, taka. Brené Brown, tu sobie tak wyniosę trochę, nie? Mhm. Ale pomyślałam sobie, że, że chyba jakoś tak udało mi się w tym świecie przez te lata. Zachować taką, wiesz, jakby siebie w tym wszystkim, taką, takie poczucie tego, że ja naprawdę jakoś czuję się blisko z ludźmi w ogóle, mhm. nie? I nie czuję się lepsza od nich nigdy się nie czułam lepsza, próbowałam jakby też te różnice między nami jak najbardziej nie walować, a nie podbijać, prawda? Mhm. Im dalej szłam, im wyżej byłam na tym czerwonym dywanie, mhm. to wydawało mi się, że coś mi zaczyna odgradzać od ludzi, więc zaczynałam mówić, hej, ale to przecież my tutaj tak nie wyglądamy, nie? Albo my tutaj tak się nie budzimy, my tutaj tu mamy sztab ludzi, którzy z nami pracują, żebyśmy były piękne od rana, mądre, elokwentne i właściwie potrafiły rozmawiać na każdy temat. Mhm. Przecież to jest nieprawda. Tak. jak wiesz jakby wiesz, w każdym programie pracuje ileś ludzi, a szczególnie w takim programie porannym pracuje kilkadziesiąt osób. Mhm. Wiesz, na nas, tak? Mhm. My jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. E, mamy, wiesz, dokumentację, mamy ludzi, którzy nam mogą podpowiedzieć w sytuacji, w której się nie wiem, zagubimy mhm. czy, czy nie wiemy, o co zapytać, albo rozmowa idzie nie w tym kierunku. Im ważniejszy, większy program, tym więcej ludzi jest za niego odpowiedzialnych. Mhm. Więc co nie oznacza oczywiście, że wiesz, że jakby Twoja rola jest nieważna, bo jest bardzo ważna. Tylko ta rola, moim zdaniem, ci mogła swoją refleksję powiedzieć mhm. po tych latach, że najważniejsze to, co wnosi prowadzący na przykład do takiej telewizji śniadaniowej, to jest energia. Mhm. Nie? I to jest coś, czego totalnie nie jesteś w stanie oszukać, bo widz jest czujny. Mhm. Jak jesteś zmęczona, to wyczujesz, że jesteś zmęczona. Jak jesteś smutna, no to wyczujesz, że jesteś smutna. I ta energia, którą jest też oczywiście, wiesz, jakby relacja ze współprowadzącym, czy relacja w ogóle z tym, z tym miejscem, w którym jesteś, jest chyba na pierwszym miejscu, prawda? Mhm. Że możesz gdzieś tam te swoje braki, nie wiem, merytoryczne załatać dobrym przygotowaniem, ludźmi właśnie, którzy cię tutaj pilnują. Tak trudno jest oszukać energię. Mhm. I dlaczego postanowiłem w ogóle zacząć od naszych początków? Bo ja poznałem Małgosię Omę nie jako gwiazdę telewizji, tylko jako psychologa. Mhm. I teraz, kiedy spotykamy się po tych pięciu latach od pierwszego poznania, czuję właśnie pewnego rodzaju taką klamrę, że teraz znowu wracasz mhm. do takiego swojego koru bycia psychologiem przede wszystkim e, przez oczywiście twój nowy podcast, który się nazywa. La e, Light no makeup. Dzisiaj ja oglądałem pierwszy odcinek i zawsze tak lubię, kiedy gość przychodzi do mnie, powiedzieć, co ja sądzę na dany temat. i dlaczego. Filip, co ty sądzisz na ten temat? Naprawdę, powiem ci, że bardzo mi się podobało, bo właśnie tam było 100% gośki w gośce, po prostu <sum> w tym podcaście. Ale zaczniemy od początku, jeśli chodzi o ten podcast. I pytanie, być może jest to bano, ale skąd pomysł, żeby znowu teraz iść w tę stronę? Wiesz, co, ten pomysł. Śmieszne, bo tak jakby anioły nade mną czuwały, bo właściwie powinnam wyjść z podcastem po rozstaniu z telewizją, jako mój nowy projekt, który w jakimś sensie zajmuje część tej przestrzeni, którą potrzebuję mieć, wiesz, gdzie się spotykam z ludźmi. A tak naprawdę przygotowywałam miesiące wcześniej. Trochę to było związane też z taką kampanią, w której brałam udział, Detox Feedu, gdzie chodziło o to, żeby... Jak wiemy, nastolatki w Polsce są na ostatnim miejscu, jeśli chodzi w ogóle na świecie o samoocenę. Mm -hmm. Wiesz, to jest w ogóle taki, wiesz, wielki po prostu zły wynik, mm -hmm. że nasze dzieci tak bardzo źle o sobie myślą. Przyjrzała się raportowi Martyny, Fundacji Martyny Wojciechowskiej? Tak, ale ja to wiedziałam, wiesz, mhm. bo to akurat jakby mam tę czujność, i też jakby, te, jakby moja firma też się zajmuje jakby wspieraniem, jakby wsparciem mental health. I wiem, że te jakby znam badania na bieżąco różne, wiesz, całego świata tak naprawdę, więc wiem, że w Polsce jest po prostu bardzo źle. Mhm. Tylko, że jakby mental health czy te, te choroby psychiczne, to co się dzieje na poziomie zdrowia psychicznego, no one, się skąś, one się biorą z różnych czynników, oczywiście. Był COVID, teraz mówi się o tym perfect storm, tak? czyli mhm. teraz mamy nagromadzenie kryzysów, które pracują niestety negatywnie na nasze społeczeństwo. No ale był COVID, wojna w Ukrainie, teraz jest też, wiesz, kryzys gospodarczy, można tak. powiedzieć, jest ciężko, ludziom jest bardzo ciężko. Mhm. Ale u podłoża tego wszystkiego, u podłoża wielu, wiesz, chorób psychicznych, czy, czy w ogóle zaburzonego zdrowia psychicznego, jest samoocena, mhm. tak? To, o co sobie myślisz. Bo tą samooceną jest. Wiesz, nie tylko to, że mówisz, nie wiem, jestem brzydka, ale też to, jest, to są nie tylko myśli, to są twoje uczucia na swój własny temat, tak, to są e, twoje myśli na swój własny temat, to potem w konsekwencji jak się zachowujesz, bo tak o źle o sobie myślisz, prawda, czy unikasz ludzi albo się wstydzisz i wiesz, dla mnie wstrząsające było to, że wiesz, że... że, że że nasze dzieci, nie? No moja córka ma uh -huh. też 17 lat, uh -huh. nie? że jakby my jesteśmy na końcu w ogóle, tak, tak bardzo źle o sobie myślą. I okazuje się, że w tej dobie transformacji, wiesz, i tego, jakby przemian takich społeczno-kulturowych w naszym państwie, i w ogóle i w Polsce co się dzieje, no jakby te wszystkie źródła, czyli właśnie między innymi też internet czyli social media, ten fit taki, który nam mówi, hej, w ogóle wiesz, wszyscy mają wspaniale, cudowne, kolorowe życia, a ta pani ma ta w ogóle ma jeszcze lepiej a ta I ma nawet, w sama, nawet w sama ładniejszego uh -huh. niż ja. Nie I ciągle nie nas Gaji, bo cuje po prostu. I i tak ściąga tak. na dół, nie? Mm -hmm. Wiesz, że w ogóle wszyscy są lepsi, w ogóle wszyscy mają lepsze życie, lepszy tak. świat i tak dalej. I wiesz, jak byłam w tej, odpowiadając przy długo na twoje pytanie, <grydy> kiedy byłam w tej, w te, w tym, brałam udział w tej akcji społecznej, właśnie, czyli zobacz, jaki masz ten, ten Instagram, jakie masz te swoje media społecznościowe, wyczyść to z tego brudu, mm -hmm. nie, nie koloryzuj, nie nakładaj filtrów, pokazuj prawdę, tak? To pomyślałam sobie, że to nie chodzi tylko o make-up, tak? To nie chodzi tylko o to, żeby się pokazywać bez make-upu, żeby wyczyścić social media, tylko chodzi o to, żeby mówić prawdę. I że to make-upowanie jest tak naprawdę make-upowaniem życia, jest pewną narracją, którą sprzedajemy ludziom. Mhm. Aż, I myślę, że za nią jesteśmy odpowiedzialni głównie my, influencerzy. Tak. Za to, co o sobie mówimy, za to, jak pokazujemy swoje rodziny, za to, jak pokazujemy siebie w różnych sytuacjach, i też doskonale rozumiem, że my jesteśmy obwarowani. Mhm. Światem, który może nam zrobić krzywdę, bo cokolwiek nie powiem, to może być wyrwane z kontekstu, i tak. za chwilę, tak, spada na mnie hejt. I nowe życie, jakby zyskuje, tak, jakby da nam. Nowe myśl. życie, więc jesteśmy trochę w takiej pułapce. Chcielibyśmy pokazać prawdę, chcielibyśmy pokazać nawet swoje brudy czasem, mhm. ale boimy się, że to nie będzie w dobrej intencji wykorzystane. Niemniej, jako ten strażnik, wiesz, tej autentyczności, jakiejś prawdy, jakiegoś takiego sumienia, jakiej potrzeby powiedzenia, szczególnie tym kobietom, które są tak, wiesz, totalnie wiesz, zdewaluowane, same, się, same sobie to też robią, nie, ale jakby czują się ze sobą źle, czują, że są gorsze od innych, jakby nie zajmują się sobą wystarczająco, nie opiekują się sobą wystarczająco, tak strasznie źle o sobie myślą, no to pomyślałam sobie, że to, co mogę dać, no to mogę jakby zacząć zachęcać właśnie do tego, że life no make-up, mhm. czyli zacznijmy mówić prawdę. Nawet w tej przestrzeni medialnej zaryzykuj czasami i pokaż tę swoją twarz. Nie musisz opowiedzieć wszystkiego, ale może pokaż ludziom, że to, co zrobiłam w pierwszym odcinku, tak, to jest to, że ja tu dzisiaj jestem to to jest w twoim zasięgu, mhm. tak? W jakimś symbolicznym wymiarze. Że to nie jest tak, że ktoś rozłożył przede mną czerwony dywan, prawda? Że mi też było ciężko, ja też niczego nie dostałam, ja wiele rzeczy sobie wyszarpałam z tej rzeczywistości. Mhm. Było mi trudno, też mam plecak na, swoich, na swoim, wiesz, ramieniu. Ale, że trzeba walczyć, nie? Że tak. trzeba sobie założyć, że projekt mojego życia jest najważniejszym projektem, jaki jest. I że mhm. nie wiesz tak naprawdę, czy będziesz miał kolejny projekt. Mhm. Mhm. A wiesz na pewno, że ten projekt się skończy. Mhm. W związku z tym to, w jaki sposób przeżyjesz swoje życie, ile tego życia zmarnujesz, ile odłożysz na później, ile będziesz oczekiwał, że ci z zewnątrz spadnie, to i tak rozliczysz się z samym sobą, bo mhm. to jest najważniejszy projekt, żeby dobrze żyć. Więc chodziło mi o to, żeby pokazać właśnie w tym wszystkim też moją drogę, która pokazuje, że można naprawdę każdego dnia starać się to życie czynić jak najlepszym. Mhm. I jakby ten podcast ma na celu, jakby ma na celu głównie to, żeby mm, zachęcać moich rozmówców, do tego, żeby spotkali się ze mną w tej prawdzie. Mm -hmm. tak? To, co ty robisz, też jest w jakimś sensie prawdą. Też wybierasz sobie <grych> fajnych. Tak, tak? prawda? No, też wybierasz sobie ich celowo, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Też masz jakiś pomysł na to, Filtr. że nie, że dzieje się sensacja i to sobie zapraszasz kogoś, tylko zapraszasz osoby, które też w jakimś sensie budują świat razem z tobą. Zgadzam tak? się. Prawda? Mm -hmm. I dobrze ci to wychodzi. Mm -hmm. A ja bym chciała wykorzystać to w swoje umiejętności, którym jest. Że ja potrafię tak jakby wejść trochę głębiej jako psycholog, potrafię zobaczyć, co jest gdzie co jest tam, ty, gdzie, wiesz, gdzie jest ta mina, co tam buzuje w środku. I tego się nauczyłam jeszcze na studiach. I żeby to jakby wyjść, wyjąć na wokandę i pogadać o tym, nie? czy to jest lęk przed śmiercią, czy to jest, jest jakiś głęboki smutek, który w sobie noszę, czy to jest lęk przed odrzuceniem, co to jest. Więc staram się, zobaczymy, jak mi tam dalej to wyjdzie. Wiesz, jakby rozmawiać taki sposób, nie, żebyś mi powiedział prawdę, mm -hmm. bez make-upu. I tak naprawdę, no póki co... Widzieli... Najdłuższe chyba odpowiedzi, jakie tu masz na kanapie, prawda? Ach, czekaj, myślę, zz, pazura też bardzo to długo odpowiada, ale... Dobra. Ale jeśli ktoś mówi ciekawie, no to nie ma co, jakby wiesz, wyszarpywać. Ale pytanie teraz, które jest follow-upem, jest takie, że mm. tak naprawdę widzieliśmy do tej pory dopiero pierwszy odcinek, mm -hmm. który w mojej opinii jest takim intro, co tak naprawdę nas czeka. No to proszę bardzo, co nas czeka. Wiesz, co? No, to, to ja to zrobiłam sama ze sobą, bo tak sobie wymyśliłam, że skoro oczekuję od innych, tak jakbym oczekiwała od ciebie, no to też oczekuj tego od samej siebie, prawda? Czyli opowiedz, zrób sobie też tak trochę taką wivi sekcję. Mm -hmm. i Powiem szczerze, że no jakby. Ja, ja jestem zachwycona tym, co się wydarzyło, bo ja sobie powiedziałam tak. Moim celem jest to, żeby ludzie, kobiety szczególnie pewnie, bo one się ze mną identyfikują, żeby napisały: Hej, to nie jest twoja historia, to jest moja historia. Mhm. I przysięgam ci, Filip, że tylu listów. I tak gwałtownego też wzrostu w ogóle mojego Instagrama, to nie miałam dawno. Mhm. Właśnie dlatego, że kobiety, szczególnie kobiety do mnie piszą, 99,9% kobiet mówi, Dziękuję, że powiedziała pani o mnie, albo jest pani moją sobowtórem. To jest moja historia. Płaczę i płaczę nad sobą. Mhm. Więc to mi się udało zrobić. I teraz, jakby ko kolejne odcinki to są różni goście. Ja sobie, ja, ja mam filtr pod tytułem Zapraszam osobę, która nie będzie siedzieć i pierdzielić, nie? Mhm. Tylko, że to będzie. To osoba, jest ważne, och, to jest bardzo prawda? ważne. No. No, która będzie miała tą odwagę, żeby odpowiedzieć na moje pytania. Mhm zakładając, ja też nie mam intencji, żeby jej zrobić krzywdę, bo to też nie chodzi o to, żebym ja, wiesz, po prostu się robiła Tak. tylko że, żeby była wobec mnie otwarta i uczciwa, którą uważam za autentyczną w ogóle. Której ja też mam swoje tutaj, serce moje jest blisko kilku osób, które, a może kilkunastu osób, mhm. które wiem, widzę, że są spójne w mediach, że są prawdziwe, że nie boją się odpowiedzieć na pytanie, że się kurde nie właśnie nie make-upują, że tak. siadają i odpowiadają ci też na pytanie. Nie? Mhm. Więc to też było dla mnie ważne, żeby to było takie no więc mam nagranych kilka odcinków z takimi właśnie osobami. Rusza to w poniedziałek, będzie jedna z moich bohaterek. A odcinki to poniedziałek, dobrze, dobrze rozumiem? Odcinki na razie będą co dwa tygodnie, mm -hmm. ale zobaczymy, wiesz, jaka będzie. Ja się uczę tak naprawdę e, tego świata. Uczę się YouTube'a, w ogóle to jest, jest dla, dla mnie nowy Tak, no w ogóle to jest wiesz, <laughs> dla mnie nowy świat, mm -hmm. ale co jakiś czas. Jest taki mój felieton, nie? Mhm. Czyli ja też biorę siebie z powrotem i mówię: Hej, a teraz opowiedz o kryzysach, hej, a teraz opowiedz trochę o związkach. Bo trochę mam takie poczucie, to zaczęło się od tego, że o psychologii, mhm. że ja przez jakiś ostatni czas ze względu na nową rolę, którą sobie wymyśliłam, mhm. <gry> czyli że ja będę pytać ludzi, w ogóle tak. będę takim hostem i tak dalej. Mhm. I to oczywiście była piękna przygoda, ale że tak naprawdę. Przestałam odpowiadać na pytania. Jest mhm. część ludzi, którzy mnie bardzo lubili w, te, w takiej roli m, trochę mądrykującego psychologa. Eksperta, absolutnie. Eksperta, mhm. tak. No bo ja jestem psychologiem. Wiesz, no ja mam to kurde, wiesz, totalnie właśnie tak jak mówię w swoim DNA. Wiesz, wiele lat pracowałam na uczelni, pracowałam jako terapeuta, mhm. więc tak naprawdę ja, 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 tego, ja to czuję po prostu i wydawało mi się, że zawsze potrafię opowiadać tak, żeby ludzie zrozumieli, mhm. że ja tak mówiłam w tak przystępny sposób jako psycholog. Więc teraz Powiedziałaś, że jest tam klamra i ta klamra chyba jest. Dokładnie mhm. tak jak to opisałeś, że mhm. czuję, że to, co się wydarzyło, e, przyspieszyło po pierwsze moje osobiste różne decyzje, e, a po drugie, m, ono mi powiedziało, musisz wyjść z tej strefy komfortu. Mhm. Siedzisz trochę w bańce, rozsiadłaś się królowa na tym tronie, mhm. skupiłaś się, prawda, na tym, żeby godnie tutaj na tym czerwonym dywanie wyglądać. Tak. E, ale że to nie do końca jest twój konkurs mhm. i że jakby że ta przygoda się skończyła. Ale to jest tak komfortowe miejsce tak miło jest i ciepło, i, ciepło, i ta pierzynka, i wszystko, że trudno się samemu z tego wychodzi. Mhm. Więc myślę, że to, co się wydarzyło, prawdopodobnie powiem Ci za jakiś czas, że było dla mnie absolutnie niewiarygodnie dobrym bodźcem do zmiany. Mhm. I że to jest też dobry czas dla mnie, żeby, żeby się rozwijać też w innych kierunkach. Mhm. A masz poczucie, że przez te ostatnie cztery lata trochę straciłaś siebie jako tego psychologa? Tak, tak. To znaczy, mam wrażenie, że mogłam siebie stracić dużo bardziej niż siebie straciłam, przeformułowując mhm. to na pozytyw. Zawsze mówiłam, że wiesz, że hej, musisz cały czas pamiętać, że telewizja nie może być twoim głównym celem. I twoim domem, bo to mhm. nie jest dom, to jest miejsce pracy. Tak. Y, I że zawsze musisz traktować trochę telewizję tak, jak ona Ciebie traktuje, mhm. tak? Czyli mieć poczucie tymczasowości, mieć poczucie przygody, mieć poczucie wdzięczności, y, natomiast nie przywiązywać się do tego na zawsze, mhm. bo też telewizja do Ciebie się nie przywiązuje na zawsze. Y, więc w tym sensie myślę, że. Mm, że mój jakby, że ja przez te lata starałam się nie zgubić swojej wrażliwości, starałam się przeplatać jakby swoją umiejętność rozmawiania jako psycholog czy co jakiś czas pisania, mówienia do ludzi, ale że tego było mało. Mhm. Że jakby oddałam tę przestrzeń innych i widzę, że też ona się pięknie wypełniła, tak? Bo mhm. też Widzę niektóre osoby, którym totalnie kibicowałam od samego początku i tak wspierałam je na początku drogi, jak Kasia Kucewicz, na przykład, tak. która jest teraz bardzo też. Och, uwielbiam znanym. Kasię. No właśnie, Kaśka jest super i pamiętam Kasię z Big Brothera, przecież wszyscy, zaczyna, wszyscy razem tam zaczynaliśmy. No, Nawet Kasia... był odcinek, gdzie we trójkę byliśmy we trójkę z trójkę no. byliśmy z Kaśką, Kasia, pozdrawiamy Cię. Tak. Ale Kasia przyszła i powiedziała, uwielbiam Big Brothera. I zapytałam, kto by się przyznał, że ogląda Big Brothera? <mum> I to była Kasia. I wtedy Kasia mi powiedziała, działa, że ona by chciała iść taką drogą właśnie jak ja tak. wcześniej. I ja z wielkim w ogóle czułością patrzę na tę drogę, na jej konsekwencje, na jej życzliwość i wiem dokładnie jakie rzeczy spowodowały, że jest tu gdzie jest. Mhm. I strasznie się z tego cieszę. No i więc też obserwowałam właśnie jak ta przestrzeń się wypełnia, no bo wiesz, bo jakby jest trochę dobrych psychologów w tym kraju, którzy potrafią to, wiesz, słowo dobry psycholog to też trzeba uważać, bo są osoby, które potrafią świetnie mówić w przestrzeni publicznej, są takie osoby, które są świetne w swoich gabinetach i to nie zawsze mhm. jest tożsame, prawda? Mhm, I nie zawsze chodzi o to, żeby pójść do, na, na terapię do terapeuty z pierwszych stron gazet, tak. bo najlepsi są ci, którzy siedzą i jakby robią to na co dzień i budują swoje doświadczenie zaplecze zawodowe. Więc mam takie poczucie, że mam taką teraz przestrzeń do samorozwoju, to mm -hmm. znaczy muszę zupdate'ować swoje skillsy, jak to mm -hmm. się mówi. Mm -hmm. Muszę też zobaczyć w ogóle jakby co tam się dzieje. Natomiast wszystkie te śmieszne jest to, w ogóle że te propozycje, które teraz spływają, to jest bardzo dużo jest związanych właśnie z, ze mną w roli psychologa okay. czy w ramach robienia projektów medialnych. Czy w ramach pracy takiej mojej zawodowej, zaskakujących, słuchaj, jedną mhm. z pierwszych propozycji następnego dnia, i to jest takie śmieszne, zobacz, Filip, to jest pomieszanie światów. Zadzwonił do mnie dyrektor jednego ze szpitali, z którym prawdopodobnie się zwiąże, przynajmniej tak, jakby częściowo. Tak który przeczytał, że Filip Heiser powiedział w, gdzieś w przestrzeni publicznej, że Małgosi jest bezpieczny, jeśli chodzi o mnie, bo wie, że sobie poradzę, bo jestem świetnym psychologiem itd., tak dalej, tak dalej I on to przeczytał i zadzwonił do mnie, żeby mi zaproponować pracę. I powiedział okay. do mnie, bardzo się cieszę, Pani Małgosiu, że wraca Pani do zawodu, bo jest w nim Pani świetna. Ale sobie pomyślałam, wiesz, no to są zupełnie różne światy, a jednak my się spotykamy w jakichś przestrzeniach, Jest prawda? zazębienie, absolutnie. Jest zazębienie, tak. jest ktoś, kto to w ogóle jej przychodzi z, wiesz z pokurcze wiesz z oddziału mhm. dzwoni poprzez media plotkarskie trochę no tak. <laughs> tak bo się tam dowiedział mhm. więc to jest też historia o tym że nie ma się co wzajemnie zwalczać, że na tym świecie jest przestrzeń dla nas wszystkich, mhm. dla tych, którzy tworzą plotkę, jeśli tylko mają dobrą intencję i nie, i nie chcą krzywdzić innych ludzi. Tak. tak? Jest przestrzeń na newsy, jest przestrzeń na pracę kliniczną. No dla nas wszystkich jest miejsce, i chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie nie gardzili, tak, sobą, mhm. tylko żebyśmy się wzajemnie wspierali. Wiesz dlaczego ja się cieszę, że teraz odzyskuje go się psychologa i teraz dzieje się. Pomocy? Nie, nie, mam swojego psychologa, także ale bo ostatnio Zadziwia Cię teraz. Oglądam Ciebie z powrotem jako psychologa w Big Brotherze, Bo nie wiem, czy widziałaś, ale Justyna Żak z pierwszej edycji, czyli no, już, robi teraz taki cykl na YouTube, gdzie ogląda po czterech latach stare odcinki Co Big ty Bradera. Mówisz? Tak, nie I, widziałam tego. I po czterech latach teraz o, wracam do tego, jaka ty byłaś w Big Brotherze. I naprawdę muszę ci powiedzieć, że no tam też nasza relacja taka koleżeńska się tak. wypracowała, i muszę ci tak. powiedzieć, że naprawdę byłaś tam świetna i teraz właśnie bardzo się cieszę, bo znowu ten content, który miałem tam, będę miał content. Tylko u ciebie na kanale, po prostu. Myślę, że na kanale i że jakby w różnych innych projektach, które, które się wydarzą, ale wiesz, ja też sobie uświadomiłam, że wiesz, to jest trochę tak, że jest nas wielu bardzo zdolnych mm, dziennikarzy, mhm. hostów. Tak. Że to jest też trochę konkurs czasami mm, konkurs wyglądu zewnętrznego mhm. y, wieku mm, zasięgów zasięgów. I że ja w tych konkursach daję sobie radę, mhm. ale moja przewaga jest gdzieś indziej. I nie zawsze miejsce, w którym jesteś, daje ci przestrzeń, bo to nie jest to miejsce po prostu, to nie jest ten projekt. To miejsce, żeby pokazać swój potencjał. Mhm. Prawda? Kiedy jesteś w telewizji, to zadajesz pytania, to właśnie oddajesz swoją energię. Hmm, oczywiście, że też pracujesz jakby intelektualnie, ale w trochę inny sposób, prawda? Więc yy, wydaje mi się, że przez te trzy lata nie miałam szansy albo sobie ją zabrałam trochę, żeby pokazać też, jak bardzo ja się rozwinęłam jako, wiesz, jako człowiek, jako obserwator społeczny, yy, jako psycholog też, tak? mhm. który się rozwijał bardzo duchowo. No bo ja też wiesz, jestem po wielu latach terapii. I śmieszne, bo moi, moich dwóch najważniejszych terapeutów zawsze kończyło terapię mówiąc do mnie, że to chyba teraz czas już, znaczy ta formuła się już wyczerpała, <totekst> 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 no, bo wiesz, już w tylu latach masz już tę samoświadomość, ale teraz może czas na duchowość. Okay. W ogóle później się okazało, że dwóch moich terapeutów było akurat uprawiało filozofię buddyjską, byli związani bardziej z taką, taką myślą, no bo to jest jakby bardziej filozofia niż religia. I wiesz, i to też jest, nie jest przypadek, bo ja mam bardzo dużo wspólnego z wartościami buddyjskimi, to wiesz, takim poczuciem wdzięczności, w ogóle szczęśliwości, tego nieprzywiązywania się, tego podejścia do życia. To jest mi totalnie, to jest w ogóle tak totalnie mi bliskie, mhm. że jak wiesz, zaczęłam czytać różnego rodzaju rzeczy na ten temat. Mówię przecież to jest o mnie, no to wiadomo, że musiałam mieć takie najważniejsze osoby w moim życiu, czyli moi terapeuci musieli być buddystami w jakimś mhm. sensie. Ale wiesz, tu się zaczęła zupełnie nowa droga. Ja teraz zawsze mówię tam, gdzie się kończy psychoterapia czy psychologia, zaczyna się duchowość. Mhm. I to też jest jakaś forma pomagania, tak? To jest forma rozwoju osobistego, to jest też forma wspierania innych ludzi, no bo jak uczysz się, nie wiem, mindfulnessu, pracy z oddechem, metod uwalniania, takich różnych rzeczy, które są na pograniczu tak naprawdę psychoterapii, mhm. jeśli one są uzupełniające, no to one też ci dają totalny, wiesz, totalnie i też nową energię. Taki push, jakby. Tak, taki mhm. push, inne spojrzenie trochę. Wiesz takiego, wiesz, takiego kogoś też, to co mi dała akurat buddyzm, mi daje i też y, medytacja, na przykład ja, pobrać sobie, mhm. ja medytująca. Ale tak jest, że ja jakby wiesz, no, że pozwalasz tej rzeczywistości w nieocenianiu, nierozproszeniu, ale też taki, nie takiej potrzeby zatrzymania tego wszystkiego, pozwalasz jej jakby płynąć, tak? pozwalasz mhm. życiu, Niech ono sobie pracuje, tak? Mhm. I oczywiście ja lubię mieć wpływ na własne życie, ale są rzeczy, na które nie masz wpływu, mhm. tak? Mhm. Są sytuacje, w których musisz się zatrzymać, zatrzymać i pozwoli, pozwolić temu światu iść do przodu. Niech on sobie płynie, niech to sobie płynie. Nie walcz z całym światem, nie walcz z myślami, nie walcz z emocjami. Pozwól przyjmij do siebie to, co ci życie przynosi. Mhm. To nie o to chodzi, żeby dźwigać całe cierpienie, ale najpierw trzeba pewne rzeczy przyjąć, a nie tracić energii na to, żeby za wszelką cenę to zwalczać. I szczególnie teraz, kiedy mam taki moment, no trudny, dlatego że to jest moment wielkiej zmiany dla mnie. Absolutnie. Mhm. I ja też nie przeczę, że to nie jest trudne, że to jest, że tylko przychodzę tutaj, wiesz, z wielkim bananem na ustach, bo takie mam wspaniałe w ogóle, wiesz, widnokręgi. Tak trochę tak jest, że dużo dobrego się bardzo dzieje, ale to jest też moment dużej dla mnie zmiany. Mhm. Więc przeżywam całą gamę uczuć, tak? łącznie z lękiem, z poczuciem żalu, smutku, takiego, że coś się kończy, co lubiłam, tak? gdzieś tak. tam zostawiam ludzi, do których się przywiązałam, do których myślałam, że jesteśmy jednym wielkim teamem, rodziną nawet. Nie? i cały czas masz tą przypominajkę, nie to nie jest to nie jest rodzina tak mhm. to nie jest to nie jest ta Że musisz sobie o tym przypominać jakby czasami tak tak no jakby życie ci pokazuje no bo tracisz się coś w swoim życiu i to, to nie jest rodzina rodzina jest tam na Milanówku tam jest rodzina mhm. <laughs> rodzina to jest twa, twoja wewnętrzna wewnętrzny twój trochę świat mhm. ale wiesz taki moment jakby radzenia sobie z, z, z tym całym chaosem, który jest, ale też z przyjęciem tych wszystkich negatywnych rzeczy, bo wiesz, ja bym mogła dzisiaj wpaść w kompulsję i latać od spotkania do spotkania, bo cały czas mi ktoś proponuje nowe projekty, nowe media, nowe różne rzeczy, a może tu przyjdziesz, a tu przyć, a tu już mamy dla ciebie miejsce, nie musisz się tutaj stresować, ja tu już tak, mam dla ciebie miejsce. Tak. I można w ten sposób się jakby, jakby, w, jakby gdzieś tam schować i nie konfrontować z tym negatywnym, co jest. Bo mhm. myśli sobie, a mam, mhm. tam to niech idzie, mam nowe. Mhm. Ale to nie o to chodzi, bo po pierwsze ten wybór nie jest wtedy świadomy, a po drugie i tak to do ciebie wróci. Mhm. I poczucie żalu, i poczucie żałoby, że czymś za czymś utraconym, i poczucie chaosu, niepewności, więc to wszystko, wiesz, jakby te, te, te wszystkie rzeczy, o których ci mówię, pozwalają mi w jakimś sensie, żeby jakby przeżyć to jakoś tak, w jakiś sposób, wiesz, obecny i świadomy. Nie? Mhm. I pozwolić sobie też i na smutek, e, i na właśnie lęk, bo lęk jest akurat moim tutaj permanentnym stanem w życiu, z którym walczę przez całe życie, i znowu do mnie wrócił. Yy, więc wiesz, więc yy, wydaje mi się, że odpowiadając na twoje pytanie znowu długo, mm -hmm. jestem w stanie wrócić też bogatsza, tak naprawdę, i o ten kryzys, który się dzieje, tak? mm -hmm. ale też o te wszystkie, że te wszystkie sposoby, które sama nauczyłam się i na sobie, i nauczyłam się przez ten czas radzenia sobie z różnymi trudnymi momentami, bo życie jest w sumie. Mędrówką od trudności do kolejnej trudności, mm -hmm. nie od kryzysu mm -hmm. do kryzysu, prawda? Mm -hmm. Jest absolutnie, zgadzam się. No i teraz jak już trochę mówimy o uczuciach, które teraz masz w sercu, no to też no nie uciekniemy od jednego tematu, mm -hmm. który też jednak też no musi, jedno, niektóre słowa muszą wybrzmieć, ale i zacznę taki z dowód odpowiedzenia tego, co, 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 co jest w moim sercu. I po prostu. E, ja poczułem ogromny smutek Małgosiu, kiedy zobaczyłem informację, że już cię nie będzie w dzień dobry TVN, bo naprawdę uważam, że byłaś tam absolutnie świetna. Dziękuję Ci bardzo. Teraz jesteśmy około tydzień już od ogłoszenia tej informacji i, i kiedy rozmawiamy o tym, co ty czujesz, bardzo proste pytanie, jaki dziennikarz może zadać drugiej osobie. Ale teraz, kiedy już trochę minęło czasu, po prostu jak, co, co teraz czujesz w sercu odnośnie tej konkretnej sytuacji? Co innego czuję rano? Co innego czuję w południe, co innego czuję teraz. Kiedy mówisz mi teraz, że jest, było ci smutno, to ja też czuję, że jest mi smutno, mhm. bo nazywasz też moje uczucia. E, bo to jest też praca, którą lubiłam i wierzyłam, że jestem w tym dobra mhm. i że robię to najlepiej, jak potrafię. Więc w jakimś sensie czuję żal za czymś, co utraciłam, na co nie miałam żadnego wpływu. Mhm. E, przeżywałam też fazy gniewu. Związanego z tym, że nie mam nad tym kontroli. Mhm. Bo ty jesteś control freakiem takim? Bo lubię mieć wpływ na mhm. rzeczywistość. Tak. Jak pewnie pytasz o taki sens jakby te, tego, co się wydarzyło, to nie, nie widzę tu sensu tam i, tam i wtedy. Mhm. Tylko myślę, że ten sens się teraz rodzi. To mhm. znaczy, jego ja widzę znacznie szerzej. Albo sobie tak racjonalizuję, jak ktoś sobie pomyśli, prawda? No ale. No, to jest jedyne, co w takiej sytuacji możemy zrobić: nadać, nawet nie czekać aż spadnie, nadać sens temu, co się dzieje, prawda? Mm -hmm. Czyli powiedzieć sobie, to jest po to, to jest lekcja o czymś. Mm -hmm. I myślę sobie, że to jest lekcja wyrwania mnie ze strefy komfortu i kazania mi robić rzeczy inne, mm -hmm. w których jestem dobra, mm -hmm. w których się rozleniwiłam. Więc czuję też, czuję też nadzieję, jakby te pierwsze trzy dni były najgorsze ale ja zawsze bardzo silnie przeżywam kryzysy. Jesteś bardzo emocjonalną osobą. Tak, mhm. i taką bardzo afektywną. Mhm. Ba kiedyś wiesz, jak pojechałam na obóz opiekować się osobami z, z zespo zespołem Downa, e, to dzwoniłam do mojego taty, że natychmiast mam je zabrać, bo ja nie wytrzymam na tym obozie trzech miesięcy w Stanach właśnie. Mhm. I że ja nie dość jeszcze ogłucham, znaczy straciłam słów w dwóch uszach, bo dostałam zapalenie ucha, i że ja tutaj jestem najbiedniejszym człowiekiem na ziemi. Kiedy mój tata po trzech do mnie zadzwonił, że ma już bilety, to ja nie wiedziałam o co mu chodzi w ogóle. Uh -huh, uh -huh. Ja już byłam w innej rzeczywistości, byłam zaadoptowana i dostałam na końcu medal najlepszego wolontariusza. No to, jest taka, to jest taki benchmark o mnie, nie? Uh -huh, że jakby uh -huh, uh -huh. ja przeżywam historycznie, e, rozpaczliwie, mm, jestem absolutnie złożona z jednego wielkiego afektu, z jednego wielkiego buntu. Uh -huh. e, to też trochę wynika z tego, że ja w ogóle w życiu jestem bardzo sprawcza i jakby od siebie oczekuję, lub jak ode mnie właśnie zależy. A jak nie zależy, to ja się miotam, jak wiesz, jak taki po prostu jeden wielki żywioł, mm -hmm. szukając sensu. Tak. Nie? Mm -hmm. e, no więc jesteśmy tydzień po tym, co się tak. wydarzyło, i mm, dostałam. I to nie chodzi, wiesz, to nie chodzi o te wiadomości też. To nie chodzi. Tutaj nie ma żadnej, tu nie znajdziesz żadnego pocieszenia, mm -hmm. bo. Kiedy odchodzisz z jakiejś firmy mniejszej albo z jakiegoś projektu, to możesz powiedzieć sobie, ach, ten projekt się bez ciebie zawali. Tak. Tu się nic nie zawali. Okej. Okay. To jest tak, że telewizja będzie się rozwijać pięknie, będą nowi ludzie, będą tworzyć nową rzeczywistość. I to jedyne, co możesz wygrać w tej sytuacji, to wygrać swoje własne życie. Mhm. I tak? czas. I czas, mhm. i mieć swoją lekcję i zrobić u siebie coś bardzo dobrego. Mhm. Więc tutaj nie będzie takiej satysfakcji, że ktoś ci napisze, a bo bez pani to już nie będzie tego programu. On będzie. I on będzie bardzo dobry. <noise> Wiesz, to ktoś może mieć takie subiektywne wrażenie, ale ja jestem za mądra na to. Ja wiem, że za chwilę. Jakby ktoś pokocha kogoś innego, mhm. widzowie będą oglądać, jeśli to będzie w porządku, to, to będzie to ich serca znowu będą drgały i, i będą ucieszeni, bo ta telewizja ma, wiesz, jakby wielką tradycję, fantastycznych ludzi, którzy ją tworzą, i tak więc tu nie znajdziesz satysfakcji. Mhm. Więc znowu, jakby miotasz się w ogniu, wiesz, takiego poczucia, gdzie znajdę satysfakcję. Gdzie znajdę satysfakcję. No, satysfakcję znajdziesz w tym, że zrobisz coś dobrego ze swoim życiem. No, mhm. To jest kurde jedyna odpowiedź. Mhm. No i teraz spiesz Dużo rzeczy dostaję i to poza. Dziękuję za te maile piękne i wiadomości od ludzi i to, są, to też jest cudowne i każde słowo jest ważne. I w ogóle pamięta się każdy telefon. I to też widzisz tych, którzy zadzwonią i mają odwagę zapytać, jak się czujesz, i tych, którzy może nawet myślą serdecznie o tobie, ale nie mają odwagi zadzwonić. Mhm. Zadzwoń. Mhm. Albo przynajmniej wysi SMS, jak nie wiesz, co powiedzieć, mhm. bo się pamięta w kryzysach się pamięta każde słowo, które się dostaje. I ja to już wiem. Też od śmierci mojej mamy, że pamiętam każdego SMS-a, którego dostałam. Mhm. I też pamiętam każdą nieobecność. Mhm. To też jest ważne. Nie? Że jestem, mam... jestem dokładnie taki Prawda? sam. Mhm. I też zawsze mówię do młodych ludzi: nie wiesz, widzisz, że kogoś nie ma wokół ciebie, możesz nic nie wiedzieć. Ale napisz że widzę, że cię nie ma. Czy mogę ci jakoś pomóc? Wow. Nie? Mhm. Więc pamiętam, dostaję mnóstwo dobrych rzeczy. Nie dostaję od tych, których oczekiwałabym, że dostanę, a dostaję od tych, których nie oczekiwałam też. Mm -hmm. <laughs> Czyli to a są mówisz, te twoje objawienia. A mówisz też o gronie prowadzących Dzień Dobry TVN, o innych też, prowadzących. Tak. Nie wszyscy się odezwali. Nie, nie wszyscy, ale ci, na których mi najbardziej zależało tak. No wiesz, na no, pewno jedną z pierwszych osób, wiesz, była Dorota Welman, mm -hmm. Ale też to był jeden. Tak, to poczekaj, był... to był przedostatni program, który prowadziłam, to był właśnie z Dorotą i. Pamiętam, że wiesz, pocałowała mnie w czoło na koniec i powiedziała, że wszystko będzie dobrze. Mm -hmm. <laughs> I świat Cię kocha. Mm -hmm. <laughs> e, I też mi napisała bardzo takie wiesz, osobiste, ciepłe rzeczy, ale też jakby ja, ja wierzę Dorocie. Nie? Jakby ja też czuję się blisko takich kobiet jak Dorota. Tak. Tak. Jestem w tej samej szufladzie. To jest Twoja energia. <laughs> to jest moja energia, tak. tak? To, 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 czego się spodziewałam, to, to przyszło. E, ale też akurat, to wiesz, my nie jesteśmy tam w jedną wielką rodziną, wiesz, ty, tych najbliższych ludzi mam poza telewizją w ogóle. Tak. Y, więc w tym sensie tutaj jakby to, to jest taki sprawdzian. No i też jakby, też to, to co się dowiadujesz z rynku nagle w ogóle, gdzie jakby, gdzie, m, wiesz, traciłam już kiedyś pracę jakąś tam. Tak. I i, I jakby inaczej rynek się odzywał, a tu nagle widzisz siebie świat oczami innych, że oni cię widzą w takich projektach, prawda? I tu też odpowiem na twoje pytanie: czy świat nie widzi mnie jako psychologa? Widzi mnie jako psychologa bardzo. Mm -hmm. Jakby też tak się wydarzyło, że mimo wszystko udało mi się tę swoją tożsamość zachować, nie? I no naprawdę to... dla ciebie to jest ok. I dla mnie to jest wspaniałe, mm -hmm. tak? I, to, i to, to mnie też bardzo buduje, i to też potwierdza, jakby to, że świat na mnie poczekał. Mm -hmm. Na sam koniec, jeśli poprosiłbym Cię o komentarz do takiej mojej tezy, że koniec końców to była czteroletnia piękna przygoda. O tak, w ogóle y, jestem totalnie wdzięczna za tą przygodę, wiesz. Jestem też y, bardzo wdzięczna, wiesz, dyrektorowi, który nam zaufał, Miszczakowi, który, mhm. wiesz, który dał nam taką szansę. Y, I wiesz, to ja się tego w ogóle nie spodziewałam, mhm. wiesz, że ja będę y, mogła wejść tak wysoko w tej trampolinie medialnego sukcesu, można mm -hmm. powiedzieć, prawda, no bo to też nie było miejsce, no bo właśnie jestem psychologiem, mm -hmm. gdzie ja tam się znaj będę znajdowała w takim miejscu. To miejsce mi dało też szansę zderzenia się z pewnymi wyobrażeniami na ten temat, idealizacjami, tak. Jak to wygląda od kuchni na przykład, Jak o to ci chodzi? Jak wygląda od kuchni, e, jakie to jest marzenie, to już nie jest moje marzenie, mm -hmm. więc ja już tam byłam, więc, e, więc jestem też bardzo wdzięczna i też wiesz, no też to, to, to nie oszukujmy się. No, taki rodzaj pracy, w tak, jakby w tak fajnym programie śniadaniowym, w tak dobrej telewizji, mhm. no, on też daje ci tak zwane zasięgi, czyli daje ci dostęp do ludzi. Mhm. E, a ja chcę robić rzeczy dla ludzi, więc wszystko, co będę robiła dzisiaj, co będzie docierało do szerszego grona, też jest dzięki temu. Mhm. Więc ja jestem temu, wiesz, super wdzięczna. To był bardzo piękny czas w moim życiu. I też wewnętrznie, też tak serio wewnętrznie. Jestem wdzięczna, bo ja wiesz, całe życie, tak jak mówię w tym swoim podcaście, wiesz, gdzieś mam takiego krytyka wewnętrznego, który mi cały czas powiada, ty jesteś gruba, ty jesteś nieatrakcyjna, a ty nie jesteś wystarczająca, ciągle nie jesteś wystarczająca ciągle. I to był taki, wiesz, to była taka pieczątka. Mhm. Nie? Że ja to dostałam, i że ja sobie pomyślałam, kurczę, że wiesz, że, to ja, że ja, ja się poczułam super wartościowa. Zauważona? Doceniona może. Uh -huh. Mimo tego, że to nie powinno być, to nie powinno być moim certyfikatem nigdy. Uh -huh. Ale się poczułam totalnie doceniona, i teraz najważniejsza praca moja, którą muszę wykonać, którą wykonuję każdego dnia, to jest, żeby mi, to nie odebrano, żeby mi tego poczucia nie odebrano. Uh -huh. Żeby to poczucie było już absolutnie moje. Że ja sobie to stamtąd wzięłam jako ten ostatni krok do tego, żeby sobie powiedzieć, kurde, gocha, naprawdę gratuluję ci. Uh -huh. I teraz, kiedy zastanawiam się, bo mówisz, że to jest dla ciebie też taki nowy etap, w którym są zmiany, może cię zaskoczy to pytanie, ale czy widzisz na przykład teraz trochę na powrót do życia akademickiego? Wiesz co, oczywiście, że widzę, bo ja byłam świetnym wykładowcą w ogóle. Kocham, że ty potrafisz to tak Nie, powiedzieć. Nie, ale i byłam, bez... słuchaj, dostawałam nagrody za nauczanie na zwp <laughs> ie mhm. Mało tego, jestem z 20, wiesz, dostałam nagrodę 20 najbardziej, to <grafię> można teraz się chwalić właśnie najbardziej <grafię> wybitnych absolwentów z ups w ogóle. <grafię> więc wiesz, no. Ja byłam naprawdę a, świetna w a tym. A ty skończy skończyłaś tam e, psy psychologię? Tak, ja też tam studiowałem, także wiem. E, tam st st studiowałaś psychologię społeczną? Społeczną. Okay, okay, ja okay. społeczną, ale właściwie to trochę kliniczną. I tam mhm. też później pracowałam w Akademickim Centrum Psychoterapii. Tam też robiłam doktorat, którego nie skończyłam. Pracowałam później w, e, przez wiele lat w Katedrze Psychologii Rozwoju, potem Klinicznej Dziecka. No, jakby tam dużo czasu spędziłam. Poznałam swojego męża, na mhm. moich dzieci. Więc jakby tam kawał serca mojego zostało. Na pewno będę uczyła na uczelni, na pewno coś będę tam robić. Mhm. Tylko, czy to będzie, wiesz, bardziej o terapii, czy to będzie bardziej o psychologii w mediach, yy, czy takim eksperstwie w mediach, nie wiem, ale, yy, ale tam też chyba jest moje miejsce. A lubiłaś uczyć? Ja zakochałam uczyć. Ja uwielbiam uczyć. Ja w ogóle uwielbiam młodych ludzi. Wiesz, teraz moje dzieci mają 20-17 lat, więc to jest w ogóle moja grupa docelowa. Mhm. Ale ja, wiesz, ja w ogóle uwielbiam być z młodymi ludźmi, bo oni mi dają tą energię, wiesz, to jest totalna wymiana. Więc i, i oni mnie lubią, nie? I ja też mam taki rodzaj wiesz, takiego, takiej totalnej otwartości i życzliwości, bo dzieciaki, wiesz co, u dzieci jest najważniejsze, żeby one uwierzyły ci, że ty ich lubisz, nie? Mhm. I jak, jak one ci wierzą, to one ci oddadzą. Więc jakby ja totalnie jakby jestem z tymi ludźmi, którzy tak, się trosz, tak w myślach już się tak troszczę o nich, żeby oni tak dobrą drogą poszli, nie? Mhm. Jak ktoś mi mówił, ja bym chciał tak jak pani, to ja go muszę jeszcze tutaj paru rzeczy nauczyć, mhm. bo można być jak ćma, która leci w światło, wiesz o co chodzi? W mediach trzeba uważać, trzeba być stale czujnym. Tak. Prawda? Mhm. Nie ma silniejszego narkotyku niż media, mhm. więc można się absolutnie spalić. To nigdy nie może być jeden koń, na którego stawiasz. Tak. To cały czas trzeba pamiętać, kim jesteś, jaka jest twoja tożsamość zawodowa, jakie są twoje wartości i że telewizja może ci pomóc, żeby to jakby realizować. Ale to nie może być twój jedyny cel na twoim widokręgu, mhm. bo wtedy, będziesz, wtedy się spalisz. Mhm. I to jest to, czego bym na przykład chciała uczyć, tak? Ludzi, którzy ja to rozumiem: telewizja jest cudowna. Ona ci pozwoli właśnie pójść swoim przekazem dalej, szerzej. Ale nie zachłyśnij się tym. Mhm. Nie strać czujności, bo będzie ci bardzo przykro. Mhm. A teraz, kiedy jeszcze rozmawiamy o uniwersytecie, teraz kolejną tezę postawię, że ja czuję, że ty byłaś naprawdę spoko wykładowany. No. <noise> Bo taki ci wykład teraz zrobiłam godzinny. <noise> nie, że po prostu przez to jak ciepło jesteś osobą, to no, nie, nie, nie wyobrażam sobie, że kogoś oblewałaś. Słuchaj, miałam najwyższe noty za uczenie mm -hmm. i czasami przychodziła do mnie taka pani profesor i mówiła: "Czy możesz teraz spotkać się w naszym gronie tych starszych doktorów i profesorów i powiedzieć mi, jak ty to robisz, że dostajesz takie ewaluacje?" Mm -hmm. <laughs> Więc tak. Myślę, że byłam naprawdę całkiem dobrym nauczycielem, ale myślę, że nie byłam dobrym badaczem. Dlatego też myśli? uczelnia nie była też moim miejscem, bo ja mnie nie interesują statystyki, mnie nie mnie interesuje pisanie artykułów naukowych, badań. To mm -hmm. też jest część Bycia, rozumiesz, pracowania na uczelni. Ja z tego też powodu nie chciałam pracować dalej na uczelni, mhm. bo ja czułam, że ja jest, się nadaję do popularyzowania wiedzy. Ja mhm. się nadaję do tego, żeby opowiadać ludziom o psychologii w przystępny sposób, mhm. żeby opowiedzieć im, żeby im pozwolić siebie lepiej zrozumieć i lepiej żyć. To dzisiaj tak, skoro naszym ośrodkiem jest taki temat, w mojej opinii, takiego Twojego wracania do koru Twojego, to e, teraz pytanie mi się to narodziło w głowie, ale czy Ty na przykład tęsknisz po prostu za byciem psychologiem? Po, czy, czy, tak. Czyta, czytaj właśnie, mm. e, że, że, że bierzesz sobie po prostu jakiegoś podopiecznego. Tak. Mhm. Tęsknię. Mm, mm, mam takie poczucie, że. Nie mogę tego mieć dużo, bo nie mam tyle przestrzeni, czyli mam, czasu. Tak, ale też jakby też z tego powodu, jakby przestałam być terapeutą jakiś czas temu, kiedy zaczęłam bardzo intensywnie pracować, bo miałam takie poczucie jakby nieuczciwości, nie? tego braku dostępu. Bo wiesz, kiedy wracasz z mediów, gdzie jesteś przestymulowany, gdzie świat energetyczny jest razem milion, Tak. i wchodzisz do gabinetu, zamykasz drzwi, to, te, to wiesz, to jakby nie jesteś w stanie się energetycznie zrównoważyć. Mhm. I nie może być tym równoważnikiem, twój pacjent czy klient. On nie może być beneficjentem tego przestymulowania, z którym przechodzisz, tego, mm. że nie możesz się skupić, że nie możesz dać, nie możesz z tym tą historią pobyć spokojnie w tygodniu. Więc ja osobiście uważam, że ludzie, którzy, wiesz, którzy to robią i którzy jakby nie zważają, no to nie są dobrymi terapeutami. Okay. Że trzeba znaleźć przestrzeń w swoim życiu. Yy, wiesz Uważam, że najlepsi psychologowie opowiadają poprzez swoje własne doświadczenie, mhm. też, poprzez, też poprzez doświadczenie z pracy z pacjentami. Mhm. Mnie psychologii nie nauczyła sama uczelnia. Mnie psychologię nauczyła praca jako terapeuta, mhm. tak naprawdę. Z tym, że zderzałam się z tymi historiami. Więc tęsknię za tym i tęsknię za tym, żeby, 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 że czuję, że, że mogę wyjść z takim poczuciem, że teraz to moja praca ma taki jakby taką wartość w ogóle, taką realną, namacalną, że ja pomogłam drugiemu człowiekowi. Mhm. E, więc mało ci tego powiem czy tęsknię, ja to będę robić. Okej, okay. Więc... Okay. <laughs> więc na pewno jakaś część mojego życia obecnie też będzie związana z takimi intymnymi spotkaniami z ludźmi. Mhm. To na sam koniec, ja, lubię, ja <laughs> lubię zawsze zadać takie pytanie, które może tak zaskoczy bardzo e, gościa, takie lifestyle'owe bardzo. Och, nie spodziewasz się go. Ale czy oglądałaś warszawiankę? Czy oglądałam warszawiankę? Mhm. Nie. nie. Jeszcze nie włączyłaś sobie? Nie. A wiesz, dlaczego pytam? Wiem. Mhm. Dlatego, że reżyserem tego jest Jacek Borców, z którym byłam przez wiele lat. Mhm. Słuchaj, wiesz co, no ja się rozstałam z Jackiem w momencie, kiedy on zaczął robić Warszawiankę. Okej. Okay. Wiesz, że ten projekt był na półce Wiem, lata. wiem, w ogóle i pewnie to jest świetny projekt w ogóle, bo jest... I co Dostałem dobra? sześć, obejrzałem trzy, I co no świetne, dlatego... Bo wiem, ty że ty też jesteś bardzo serialowa, bo kilka razy przez telefon o tym gadaliśmy i chciałem się zapytać właśnie, czy też podzielasz moją opinię, że to jest absolutnie świetny seria. I Słuchaj, jestem Jackowi. przekonana w ogóle, że, że to jest świetny serial. ale wysłałam Jackowi SMS-a, że mu gratuluję, że ten projekt się wreszcie zrealizował. Hmm tam zaproszenie na jakby premierę tego. Trzało już super było. Tak. W każe... Ale ja wiem, że ja jest świetnym reżyserem mm. i właśnie bardzo się cieszyłam, że teraz wchodzi w seriale, a nie tylko jakby w swoje takie kino, wiesz, to, to swoje kino, które robi, które niekoniecznie dociera do wszystkich. No i też jakby wszystko pamiętam na, 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 na tamtym etapie, kto, gdzie, jak. Jak zobaczyłam plakat z Borysem Szycem, no. to myślałam, że Jacek, bo Jacek jest na tym plakacie. Mm, mm, <laughs> Więc zobaczyłam te wszystkie rzeczy, które znam, jego fajną estetykę, której też mnie po części nauczył bardzo, wiesz, przez te lata, nie? Też się bardzo dużo od niego nauczyłam, za co jestem bardzo wdzięczna. I na pewno to zobaczę, ale wiesz, to jest dla mnie emocjonalny też projekt. Mm. I wiesz, ja jednak zostawiam kawał serca. W swoich związkach, mm -hmm. więc obejrzenie tego serialu też w jakimś sensie jest dla mnie wyzwaniem. Mm -hmm. Ale przez to, po prostu, że słyszałaś dużo o nim na etapie planowania, rozumiem, tak? Dlatego, że jest częścią życia jacka. Okej, okay. bardzo ładne, godne zdanie na sam koniec. I bardzo mi się podoba tak, Małgosiu, że tak naprawdę teraz już bardzo zjeżdżamy do brzegu. Czy nie wierzę, że z Ciebie śmieją się <śmiew> ludzie. To są, prawda. Ludzi, o, śmieją. to są moi koledzy, także wiem, że y, najwspanialsze jest to, że mimo, że jest do zmian w Twoim życiu, ja ciągle obserwuję u Ciebie uśmiech i wielkie przekonanie, ja też w to wierzę, że wszystko będzie git tak naprawdę zaraz, bo y, wiem i wierzę, że w Twoim sercu ten powrót do tego koru jest po prostu bardzo ważny i że też Jesteś złakniona tego, co się będzie działo. Słuchaj, tak jest, tak to czuję. Natomiast nigdy nie wiesz w żadne uśmiechy mm -hmm. i żadne afirmacje. Robin Williams, który się uśmiechał najpiękniej na świecie, wiesz, y, odszedł y, i chorował. Wiesz, uśmiech może być najsmutniejszym uśmiechem świata, ale y, myślę, że mówisz bardziej o takiej energii, którą mm -hmm. po prostu, z którą rezonujesz, że. Że jest tutaj dużo czystej nadziei mhm. i takiego przekonania, że e, zaczyna się najlepszy okres w moim życiu. To czego ci życzyć na sam koniec? Wiesz co? Mm, mm, nie wiem, wymyśl. Mm, realizacji tego, co masz zaplanowane. Albo tego, że przyjdzie coś, o czym jeszcze nie wiem. Co stanie się częścią tego wspaniałego projektu, hmm. zwanego Dobre Życie. Mm -hmm. I wspaniałych wakacji ci. Życzę z <noise> Dziękuję wzajemnie. Super, Gosia, to była wielka przyjemność, Dziękuję jak za zawsze. Dziękuję ci bardzo. Także dzięki Dziękuję wielkie. Piana. za wrażliwość zadawania pytań. Super, dzięki wielkie.